na pierwszym dniu darczyńcy w Archiwum Państwowym w Zamościu. Bardzo nam z tego powodu miło, że możemy Państwa gościć w dniu dzisiejszym. Jest to najmłodsze święto spośród świąt archiwalnych, które Państwowa Sieć Archiwalna ustanowiła dla popularyzacji zasobu, Państwowego Zasobu Archiwalnego. Po Międzynarodowym Dniu Archiwów, wypadającym 9 czerwca oraz Dniu Archiwisty 30 września mamy Dzień Darczyńcy. Dzień, w którym Państwowa Sieć Archiwalna pragnie podziękować wszystkim naszym dobrodziejom, darczyńcom, czyli Państwu tutaj zgromadzonym, dzięki którym ten Państwowy Zasób Archiwalny ulega powiększeniu. O bardzo ciekawe zbiory, kolekcje dotyczące Państwa działalności, dotyczące życia Państwa rodzin, Państwa przodków. Kolekcje, dzięki którym możemy dowiedzieć się wielu faktów z naszej historii, historii lokalnej, o których nie zdawaliśmy sobie sprawy do tej pory. Także materiały, dzięki którym możemy poznawać zmiany przestrzenne zachodzące w naszym regionie, obrębie naszych miejsc zamieszkania, naszych miast, miejscowości. To są potężne zbiory, zbiory fotograficzne, pozyskane dzięki właśnie hojności naszych darczyńców, dzięki temu, że Państwo chce się te zbiory przekazywać do Państwowej Sieci Archiwalnej, gdyż jest to miejsce, gdzie te kolekcje i te dokumenty będą przechowywane z największą pieczołowitością i będą najbezpieczniejsze. To także zachęcamy Państwa do przekazywania tychże materiałów właśnie do Archiwów Państwowych. Także edukujemy Państwa w tym celu, żeby te materiały były przechowywane w sposób jak najbardziej bezpieczny i jak najbardziej odpowiednich warunkach w Państwa domach. Natomiast nie zawsze istnieją tego typu sytuacje, że możemy to bezpiecznie przechowywać w domach. Stąd też archiwa państwowe wychodzą z inicjatywami różnego rodzaju. Są to szkolenia, są to spotkania, są to prezentacje mające na celu uwrażliwienie wszystkich z nas na to, jak ważne są kolekcje i dokumenty rodzinne przechowywane w naszych kolekcjach, w naszych zbiorach rodzinnych. Stąd też dzięki Państwa inicjatywie, dzięki Państwa zaangażowaniu i Państwa dobrym sercu, dobremu sercu. Państwowa Sieć Archiwalna może te materiały gromadzić, przechowywać oraz, jeżeli istnieje takie Państwa życzenie, udostępniać kolejnym pokoleniom. Może w ten sposób także ratować te materiały przed zniszczeniem. I tutaj z naszej strony, ze strony Państwowej Sieci Archiwalnej, chcemy w dniu dzisiejszym Państwu za to podziękować. Za te piękne kolekcje, za te piękne relacje rodzinne, za te piękne dokumenty dotyczące działalności zawodowej samych Państwa, jak i również Waszych rodzin. Za to, że pielęgnujecie Państwo pamięć o swoich rodzinach, swoich przodkach i w ten sposób wzbogacacie Państwo naszą lokalną historię. W dniu dzisiejszym to najmłodsze święto Państwowej Sieci Archiwalnej. Wszystkim Państwa dziękuję z ramienia Archiwum Państwowego w Zamościu, jak i Państwowej Sieci Archiwalnej za przekazane materiały, które powiększają nasz zasób archiwalny i stanowią bardzo, bardzo cenne i wartościowe źródła do poznawania historii naszej lokalnej. Przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa w związku z tym uroczystość, podczas której chcemy wyróżnić tych z Państwa, którzy zasłużyli się właśnie dla powiększenia naszego zasobu archiwalnego.
Nadmienię tylko, że jest to święto cykliczne, więc co roku będziemy takich naszych darczyńców obdarowywać. Za długo czekać. Za długo czekać. może nie tak, ale chcemy się Państwu odwdzięczyć na Mikołajki tym, czym Państwo się dla nas odwdzięczyli, czyli przekazaniem tych materiałów archiwalnych do zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu. Chcemy serdecznie Państwu za tą dobroć i zaangażowanie podziękować. W związku z tym przygotowaliśmy tutaj dla Państwa pewne niespodzianki. I cóż, może przejdziemy teraz po słowie wstępnym do samej uroczystości. Więc poproszę tutaj moją asystentkę Ewelinę Nawrocką. Dobrze. Tutaj jeszcze mam dzisiaj jedną uroczystość związaną właśnie z konkursem na logotyp archiwariusza Zamojskiego, naszego czasopisma, które ukazuje się już od ponad 20 lat, gdyż właśnie w tym roku mija okrągła rocznica od ukazania się pierwszego tomu tego czasopisma, ale o tym powiem w konkretnej części naszego spotkania, kiedy będziemy te nagrody i wyróżnienia dla osób, które wzięły udział w naszym konkursie, przekazywać. Proszę Państwa, jeszcze raz witam Państwa na tej uroczystości i w imieniu Archiwum Państwowego w Zamościu zechcemy Państwu teraz podziękować za Waszą dobroć i szczodrość w przekazywaniu do Państwowego Zasobu Archiwalnego dokumentacji kolekcji rodzinnych. Proszę Państwa, mam zaszczyt złożyć gorące podziękowania dla Pani Janiny Gonciarowskiej. Za przekazanie do Archiwum Państwowego w Zamościu dokumentacji z działalności Pani Janiny jako osoby, która jest znana przecież w środowisku zamojskim, w środowisku Zamościa, ale nie tylko, bo także nad wybrzeżem Morza Bałtyckiego, ale nie tylko, i mórz i oceanów, czyli znana globalnie. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Pani Janino, bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że ta kolekcja, którą Pani zapoczątkowała w Państwowym Zasobie Archiwalnym, będzie ulegała ciągłemu powiększaniu, gdyż trzymam za słowo to, co żeśmy wcześniej rozmawiali, że będzie sukcesywnie Pani powiększała te materiały przekazane już do tej pory do Archiwum Państwowego w Zamościu. Tak, Panie Dyrektorze. I bardzo mi miło, że nawiązaliśmy tą współpracę i ta współpraca będzie kontynuowana także na polu innej działalności, tutaj popularyzatorsko-wydawniczej. Dziękuję bardzo. Bardzo Pani bardzo dziękuję. Dosięgnie. Jeszcze bardzo dużo w domu jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Ewelinko, kochana. No i też będzie dziewczyny się całują. My możemy, bośmy sobie to uzgodniły. Wirusa już nie ma. Następną osobę, którą chcemy uhonorować za przekazane zbiory do Archiwum Państwowego w Zamościu, jest to pan Jan Kowalczyk. Bardzo dziękujemy za wspaniałe zbiory, kolekcję rodzinną, dotyczącą rodziny Kowalczyków. Także pana profesora Jerzego Kowalczyka, niesamowicie zasłużonego dla miasta Zamościa, historyka sztuki, dzięki któremu Zamość odzyskał ten blask i może dzisiaj uchodzić za jedno z najpiękniejszych miast nie tylko w Polsce i Europie, ale również na świecie.
to także panie Janie, pana zaangażowanie w to, żeby dokumentację rodzinną proszę przyjąć podziękowania od naszego archiwum i Państwowej Sieci Archiwalnej za przekazanie tak wspaniałej kolekcji z rodziny Kowalczyków. Jeszcze raz bardzo dziękuję panie Janie. Serdeczne podziękowania składam na ręce pana Jana Kaprylaka. Naszego darczyńcy, z którym współpracujemy bez mała już od 4, prawie 5 lat. To dzięki panu Janowi Archiwum Państwowe w Zamościu wzbogaciło się o kolekcję i materiały dotyczące rodziny Stefanków i Brantów, także rodziny pana Jana Kawrylaka, także materiały dotyczące działalności pana Jana Kawrylaka, bardzo szerokiego spektrum tejże działalności w ostatnich dziesięcioleciach, działalności związanej ze spółdzielczością, polityką, oświatą, sportem. Jest to wybitna kolekcja, która trafiła do Archiwum Państwowego w Zamościu. Przebogata w różnego rodzaju materiały, także muzealia. I w związku z tymi materiałami zdradzę Państwu, że przygotowujemy publikację związaną z życiem pana Jana Kawrylaka. Ukaże się w najbliższych miesiącach i w przyszłym roku. I dzięki zaangażowaniu naszej współpracy, która kwitnie i będzie jeszcze rozkwitać, mam nadzieję na dalsze pozyskiwanie takich materiałów, zarówno z tej historii najnowszej, jak i historii dawniejszej dotyczącej rodziny pana Jana. Panie Janie, serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, panie Janie. Dziękuję za współpracę, za pomoc w robieniu tego wszystkiego. Czekamy na efekty. Mam nadzieję, że efekty będą niedługo. Nie długo. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Na wszystko. Gościmy dzisiaj również pana Stanisława Orłowskiego. Fotografika, który wzbogacił zasób fotograficzny Archiwum Państwowego w Zamościu, nie tylko Archiwum Państwowego w Zamościu, co Państwowej Sieci Archiwalnej. Ponad 40 tysięcy pozycji fotograficznych. Ile klatek, to jeszcze dokładnie nie wiemy, bo to dopiero wyjdzie podczas digitalizacji, ale osoba wszystkim znana wszystkim w Zamościu, w regionie zamojskim. Fotografa, który widział niejedno, dokumentował niejedno i panie Stanisławie, bardzo się cieszę, że po latach zdecydował pan przekazać owoc swojej pracy zawodowej właśnie do Państwowego Zasobu Archiwalnego. Tak, trzymam za słowo i mam nadzieję, że niebawem trafię również do Państwowego Zasobu Archiwalnego. Bardzo panu dziękuję. Jeśli mowa o kolekcjach, zbiorach, nie mogło zabraknąć tutaj z nami dzisiaj pana Stanisława Rudego. Emerytowanego dyrektora Zamojskiego Domu Kultury, Wojewódzkiego Domu Kultury, który wzbogacił Państwowy Zasób Archiwalny i zbiory Archiwum Państwowego w Zamościu w piękne kolekcje dokumentów, fotografii, kart pocztowych, wizytówek i wielu, wielu innych różnorodnych materiałów. Panie dyrektorze, no, jesteśmy zaszczyceni, że pan dyrektor chciał po tylu latach uznać Archiwum Państwowe w Zamościu za miejsce docelowe
dla swoich zbiorów zbieranych przez kilkadziesiąt lat. I bardzo panu, panie dyrektorze, za to dziękuję i dziękuję za naszą współpracę. Dziękuję. Czy można słowo? Można słowo, bardzo proszę. Szanowni Państwo, ponieważ jakoś kolekcjonerzy zbierając cieszą się. Cieszą się, że coś pozyskują, że coś otrzymują, że coś kupują, ale jest druga radość, a mianowicie jeżeli przekazują i te przekazane rzeczy, przedmioty, walory, będą służyły czemuś. Jest to po raz druga, jak gdyby historia się powtarza, że też otrzymujemy wiele z tego radości. Za to dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Wśród naszych darczyńców nie mogło zabraknąć pana doktora Janusza Panasiewicza, który przekazał swoje zbiory rodzinne, zbiory dotyczące swojej działalności i zawodowej, i naukowej, jak i na polu kultury. I są to bardzo pokaźne zbiory. Ponadto bardzo dużą kolekcję książek, artykułów, które również wzbogaciły nasze zbiory biblioteczne. Panie doktorze, bardzo dziękuję za zaangażowanie także na pracę na rzecz archiwum Państwowego w Zamościu, za to, że możemy się często widywać, rozmawiać, spotykać na różnych uroczystościach, no i za pana hojność i materiały, które przekazał pan do Państwowego Zasobu Archiwalnego i naszego archiwum. Cały czas walczymy o Hrubieszów i mam nadzieję, że dzięki także pana doktora zabiegom uda się nam w końcu zgromadzić pokaźną część zasobu z terenu powiatu i miasta Hrubieszów. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Słowa podziękowania pragnę również skierować do pana Sławomira Bartnika, którego tutaj dzisiaj nie widzę. Pan Sławomir, jako znana osoba tutaj na polu popularyzacji wiedzy i twórczości Bolesława Leśmiana, zasłużył się w tej kwestii dla naszego archiwum zarówno z okazji Roku Leśmianowskiego, jakie obchodziliśmy w archiwum państwowym w Zamościu, jak i w mieście Zamościu, jak również, proszę Państwa, jako darczyńca. Przekazał pan Sławomir kilkanaście materiałów związanych zarówno z historią Polski, jak i historią Zamościa, jak i bardzo nas tutaj wspierał w organizacji obchodów Roku Leśmianowskiego. I z tego powodu chcielibyśmy złożyć panu Sławomirowi podziękowania. Niestety dzisiaj jest z nami nieobecny, ale te podziękowania na pewno się panu Sławomirowi należą i przekażemy mu w najbliższym czasie osobiście. Proszę. Chcę również podziękować panu Mirosławowi Chmielowi, artyście fotografiki za przekazanie do Państwowego Zasobu Archiwalnego zbioru kilkudziesięciu tysięcy fotografii zapisanych na wiszach, pięknej kolekcji fotograficznej, z którą staramy się w najbliższych czasach uporać, zdigitalizować i udostępnić wszystkim zainteresowanym. Bardzo dziękuję za hojność, panie Mirosławie, i liczymy na dalszą współpracę. Jeszcze kilkanaście. O, no to jak Państwo słyszeli, deklaracja. Bardzo, bardzo się cieszę i bardzo się cieszę z tej kolekcji, która została też zauważona w Polsce, podobnie pana Stanisława Orłowskiego,
potężne zbiory fotograficzne, niewielkim archiwum, jakim jesteśmy, to naprawdę robi, proszę Państwa, wrażenie. Bardzo dziękuję za tą decyzję. Panu Marcinowi Czubarze. Chcielibyśmy podziękować, ale dzisiaj również panu Marcina nie ma, jest nieobecny, za przekazanie do Archiwum Państwowego w Zamościu dokumentacji kolekcji rodzinnej po tacie pana Marcina, panu doktorze Czubarze. Potężne materiały, potężny zasób wiedzy historycznej, jaką pan doktor Krzysztof Czubara zgromadził przez lata pracy naukowej. Również zasiliły zbiory Archiwum Państwowego w Zamościu, za co również bardzo panu Marcinowi chcemy podziękować i dziękujemy za to wszystko, co trafiło do Archiwum Państwowego w Zamościu. Jest to bardzo szeroki zakres materiałów dotyczących historii miasta, jak i historii regionu, z okresu II wojny światowej, z czasów wcześniejszych, jak i lat późniejszych. Dziękujemy. Pani Elżbieta Jabłon, także dzisiaj nieobecna, zdecydowała się przekazać materiały po swoim mężu Marku Jabosze, kolekcję fotografii, dokumentów, także publikacje, które wspólnie wytworzyli przez ostatnie kilkadziesiąt lat działalności promocyjnej i kulturalnej na polu popularyzowania wiedzy o regionie Roztoczu oraz samym Zamościu. To także bardzo pokaźne zbiory z działalności pana Marka Jawora jako fotografa, ale także jako dokumentalisty wszelkich wydarzeń i imprez, które się toczyły w Zamościu w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. To także bardzo dziękujemy za zasilenie Państwowego Zasobu Archiwalnego tymi pokaźnymi zbiorami. Dobrze. Czyli zakończyliśmy oficjalną część związaną z przekazaniem zbiorów dla Państwowego Zasobu Archiwalnego. Teraz, proszę Państwa, mamy drugą uroczystość w dniu dzisiejszym. Uroczystość dotycząca naszego periodyku ukazującego się od 20 lat Archiwariusza Zamojskiego. Kiedy mój poprzednik Andrzej Kędziora w 2002 roku rozpoczynał działalność wydawniczą na polu popularyzacji zasobu archiwalnego, a przede wszystkim wiedzy o Zamościu i regionie zamojskim w oparciu o materiały źródłowe gromadzone w Archiwum Państwowym w Zamościu, nie spodziewał się, że ten periodyk będzie ukazywał się tak długo. Był jednym z zaledwie kilku tytułów wychodzących wówczas w archiwach państwowych. Obecnie jest jednym z kilkunastu tytułów czasopism wychodzących w Państwowej Sieci Archiwalnej. Jest również czasopismem punktowanym, które udało się umieścić na liście Copernicus z pokaźnym dorobkiem punktów. Z tego się bardzo cieszymy. Świadczy to o tym, że poziom tego czasopisma sięgnął dosyć wysoko i to nas cieszy z tego powodu, że mnóstwo autorów, którzy do tej pory napisali na łamach Archiwariusza Zamojskiego, jest już wybitnymi badaczami naukowymi, to także regionaliści, historycy, którzy z zamiłowania piszą na łamach Archiwariusza, udostępniając wiedzę zdobytą właśnie w oparciu o materiały źródłowe z naszego zasobu. W związku z tą
rocznicą z tym jubileuszem, ogłosiliśmy w roku bieżącym konkurs na logotyp do Archiwariusza Zamojskiego, w ramach którego co prawda nie udało nam się wyłonić zwycięzcy, ale były projekty, które wzbudziły nasze zainteresowanie i chcielibyśmy dzisiaj Państwa za to wynagrodzić i uhonorować udziałem w tym konkursie. W związku z tym zapraszam Pana Dawida Stasiuka i gratuluję za zajęcie drugiego miejsca w naszym konkursie graficznym za logo do Archiwariusza Zamojskiego. Dziękuję. Mamy nadzieję, że konkurs będzie drugiej odsłonie dalej rozwijany, kontynuowany, bo pomysły naprawdę były bardzo, bardzo ambitne i wspaniałe. Panu Włodymirowi Lysakowi gratuluję zajęcia trzeciego miejsca w konkursie na nasz logotyp i bardzo dziękuję za uczestnictwo w konkursie. W związku z tym, proszę Państwa, że Archiwariusz Zamojski w bieżącym roku będzie miał odsłonę wersji elektronicznej, która zgodnie z zasadami udostępniania tego typu materiałów wydawniczych znajduje się również na platformie czasopism Akademii Zamojskiej, również na naszej stronie internetowej. Będzie ukazywał się w ograniczonej liczbie egzemplarzy w formie statycznej, papierowej. W przyszłym roku będziemy się spodziewać wydania papierowego, natomiast lada tydzień będzie dostępny archiwariusz już w odsłonie elektronicznej. W związku z tym, że rozwijamy to czasopismo w kierunku czasopisma naukowego, punktowanego, zachęcam wszystkich Państwa, myślę, że za Państwa pośrednictwem, do spróbowania własnych sił, zmierzeniu się z historią Zamościa, czy historią regionu i opublikowania własnych artykułów, prac na łamach Archiwariusza Zamojskiego. W związku z tym mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się nam wyłonić zwycięzcę logotypu dla Archiwariusza Zamojskiego, jak również zachęcam laureatów dzisiejszego konkursu do wzięcia ponownego udziału właśnie w tym wyzwaniu, żeby w końcu czasopismo posiadało charakterystyczny, oryginalny logotyp, dzięki któremu także będzie mogło się wyróżnić na tle innych czasopism państwowej sieci archiwalnej. Gratuluję raz jeszcze laureatom i zachęcam do udziału w naszej kolejnej konkursie.